Cześć, Jack Smith 3, odcinek 145. Dzisiaj już mamy trzeci dzień maratonu. Jeśli dobrze wszystko się uda, to przez najbliższe właśnie dwa pierwsze tygodnie maratonu dokończymy Jack Smitha i potem będziemy paleterię robić, nie? Za Jack Smitha, jak się skończy Jack Smith. Czy dzisiaj będziemy mieli właśnie? Mamy pierwszy dzień od nie pamiętam kiedy, gdzie nie mamy w ogóle neutralnych. Neutralni byli zawsze. Dzisiaj mamy dzień przerwy właśnie od neutralnych. Nie ma neutralnych, są 3 na liście, 2 na ciemność i 5 na lód. Okej, zobaczymy co my tu możemy zrobić. Może jest coś na lód. Jest na liście, ale na liście jest ilu? 3. Na lód by się bardziej przydały bronie. Na lód to chyba w ogóle tu broni nie ma, jeśli chodzi o miecze. No nie, nie ma. A gdzie jest lód? Tu jest lód. Wszystkie bronie. I każda jest do czegoś innego, nie? Damy do lodu. Kryształ. Tarcza. Tarcza, bo wszystkie tarcze dostępne. Na lód zrobimy. Możemy kupić te części, które potrzebujemy do pik? Nie, niestety nie. No cały czas nie ma tej części 17 i 14, nie? To są części potrzebne i dalej nie chcą nam wylecieć. W sklepie ich nie można kupić, wylecieć nie chcą. Tarcza przyspiesza, a mieczy mógłbym też. A, ale okej, zacząłem od tarczy. Od przyspieszania tarczy zacząłem. Jest, tak, bo to jest ta tarcza, która wymaga właśnie pierwszego elementu. Znaczy pierwszej farby. Na ciemność może coś zróbmy, co? Albo na liście brąz. Ten na liście zróbmy. Chociaż nie, ten jest 7. Dobra, weźmy to. Brąz. Trochę pooszczędzamy te lepsze surowce. Axe, mace i piki, nie? Mace i piki. Jest axe. Akurat dwa pasują. Elementy. Może się udadzą wszystkie bronie. Gdyby tak był pierwszy łuk, potem aks, potem tarczy, to mielibyśmy tutaj broni w kolejności odblokowania, nie? Jak się seria zaczynała, to zaczęliśmy od mieczów, potem były łuki, dalej aksy, tarcze były czwarte, nie? Kolejność jest ta sama, jak się w garnk, do garnków wybiera, nie? Jest łuk. No tylko w aksie nabije, co? Tylko w aksie nabije pasek? Teraz tutaj... O, w mieczu może bym coś znalazł właśnie do lodu. Dobra, weźmy to. Weźmy to. Tu do lodu jest mnóstwo tego. Jak lodu nie było, to się zbierało. Teraz można wykorzystywać. Mace. Mamy do liści, do lodu. Do ciemności nie ma. Do ciemności. Aha, ta jest. Tylko czy ja ją chcę ponownie używać? Na ciemność jest długi, to na końcu. Dobra, weźmy to. Weźmy to, bo nie wiadomo ile broni dojdzie do końca. Tak naprawdę na ciemność nie mam nic. A jak smok jest na ciemność, no to z nim to tak łatwo nie jest, nie? To inny na ciemność, jedność, ok. Ale że smok na ciemność... To już tak łatwo nie idzie.
Chodź, great. Dobra, pierwsza broń wychodzi. Jeszcze z dwa aksy i będą aksy zrobione na stówkę i potem tylko piki i mace'y. Ten najbardziej pasuje, oczywiście złoto, a raczej kryształ. Kryształ, nie złoto. Mamy dwie bronie zrobione. Jeszcze potrzebujemy mace'a. Akurat mace'a mamy tutaj. Akurat ten tu by były dwa. Ale tutaj damy będzie do ciemności. Okay, gdzie jest ta część zielona była? To coś. Tutaj akurat kawałek końcówki są zawsze jednolite. O ile tak to powinienem nazwać. Bo się nigdzie nie powtarzają, nie? Te pierwsze trzy to mają swoje własne elementy, nie powtarzające się w innych broniach. W tym sezonie mamy naprawdę dobry poziom, jeśli chodzi o nasze bronie specjalne, nie? Jak już mamy tyle broni na złotym elemencie, znaczy na złotej gwiazdce, bo robione aż 3 razy. Gdybym miał większe szczęście co to do tych broni specjalnych, to może bym się zgodził na to, żeby wszystkie bronie specjalne zrobić na trzecią gwiazdkę, no ale jak nie mogę zdobyć tych części na piki, no to co, ja będę te serię tak przeciągał. To nie jest jednak u mnie w planie, żeby przeciągać. Tylko dlatego, że części nie mam. Albo tylko dlatego, żeby właśnie specjalnie robić bronię na złotą gwiazdkę. Wszystkie mają brązowe gwiazdki i to mi wystarcza. To gdzieś na dole jest, nie? Aha, akurat takie są dwie. No tych broni na ciemność to ja mogę robić i robić, nie, bo... Chociaż nie wiem ile mam tych pałek. Ile tych pałek mam, nie wiem. Aksy i mace'y. Po dwa zrobimy i już będą tam elementy zrobione. Damy to. Szczęściowych nie ma części, elementów. Dobra, do ciemności. Damy życie. Okej. Właśnie ja wykupiłem tutaj... Nie. Są takie pojedyncze. Dobra, jedną kupimy. A, niech będzie drugą też kupimy. Dopiero tą, co dzisiaj już użyłem, nie? To jest chyba jedyny element, oprócz kopera, który jest podstawowy, ale w broniach specjalnych. Pół jest niepomalowany. Śnieżka. Czyli przy tej tarczy akurat wszystko zależy od tego, czy mamy śnieżki, nie? Bo jak mamy śnieżki, to ja tą tarczę specjalną mogę robić zawsze jak jest lód. Jak nie mam śnieżek, to nie zrobię. Bo farby nie muszę mieć. Znalezionej farba zawsze jest. Farba jest zawsze. Więc jeżeli śnieżki nie mam, to nie mam broni na lód. Jeżeli mam śnieg, to śnieżynkę, to można zawsze to robić. Ciekawe jak długo dojdzie, jak daleko dojdzie nam łuk na brąz. Ostatnio to mi broń brązu doszła na sam koniec. No tam padła, ale doszła do końca. Zamruć go, obrzuć kulami. Po to mamy te kule, żeby nimi obrzucać. Ale szybko padłeś na liście. Na wszystkie te, nie? Na wszystkie elementy mamy tutaj bronię. Z czego brązowa zaraz padnie. Nawet nie zdąży użyć kuli. Tak szybko zginął ten tutaj przeciwnik. Uwaga. No właśnie, łuku nie ma.
Okej, no dacie radę, przecież macie tyle życia, macie jeszcze dwóch do pokonania, macie specjalności, akurat pierwszy na ciemność był. Macie specjalność do lodu, to ten lodowy nawet się nie obróci. A już go nie będzie, nie? Nie obróci, no wiecie o co chodziło. Okej, Co, mamy części? Nie widzę dalej. Mamy znowu serduszko do tarczy. Nie wiem, które to już jest moje serduszko do tarczy, ale znowu gromadzimy te serduszka. A ja te tarcze na życie już robiłem z 4 razy, nie? I co, są części potrzebne? Nie ma. Nie ma tych części, no te dwie tam więcej to raczej też nie będą te, które potrzebuję. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!